Dzień dobry Państwu, 11 listopada. Nagrania jeszcze się nie skończyły. Jesteśmy na tyłach siedziby FSO Pomorze. Zanim ruszymy macać, oglądać C3, korwetę, to nacieszmy oczy kilkoma klasykami, które tutaj widać. Tutaj Radka, nowy sprzęt. Co? Też chcesz ogrywać? Nie, nie, może być przód. Ruszamy, jeszcze nam się trafi Mercedes 211 z ciekawą bardzo rejestracją. No i siedzimy, proszę Państwa, już w 211 z silnikiem czterocylindrowym, zdaje się, pod maską. Tak jest. 2.1 z groszem, potocznie zwany 2.2. 2.2. W wersji wyposażenia większe niż Classic, czy to jest Classic? To jest Elegance. Elegance, no właśnie. Ale taki trochę, powiedzmy, doposażony przeze mnie. Doposażony, powiedziałeś? Doposażony, tak. To jest doposażony przede wszystkim w drewno z wersji Avantgarde. No właśnie, bo to drewno rzeczywiście... No jest najładniejsze, więc tak. Musiało tutaj wylądować. Może się tak tu jest... za bardzo, wiesz, nie róbmy zagadnienia z Mercedesa 211. Dzisiaj pojedziemy oglądać Chevroleta Corvette C3. No ten Mercedes nie pomoże nam dobrze odebrać Chevroleta C3, bo jakoś w Mercedesie, którym siedzimy, jest superowa. To jest prawdziwy Mercedes, naprawdę. No jest prawdziwy Mercedes, aczkolwiek no... To jest zabawka do jazdy na co dzień. Zabawka, dużo powiedziane, narzędzie po prostu. Tak, ale poczekaj Piotrek, zanim... No, się w klasykę. No właśnie, bo zanim skończysz, ja chciałem tylko dokończyć, że z auta super wykonanego, z super materiałów, przeniesiemy się zaraz do auta wykonanego żenująco, powiedziałbym. Dosłownie żenująco. Spasowanego tak, że no myślę po dobrym pijaństwie... kilkudniowym. Każdy egzemplarz, zrobilibyśmy to lepiej może. Każdy egzemplarz wetki jest inaczej złożony. Czyli jak, no jak tak, FSO. Jak czyli FSO, tak, dokładnie. No. Ze środy są najlepsze, z poniedziałku najgorsze. Chociaż ja myślę, że w Stanach to w ogóle jakoś tak w ogóle uwagi nie przykładali do jakiejkolwiek jakości. No tak. No poza tym, panie, to jest Chevrolet, czyli tak naprawdę no, auto pospolite, tak? Dokładnie. Poza tym w tej GM-owskiej hierarchii jest najniżej tak naprawdę. Jak już nawiązujemy do FSO, no. Przecież FSO miało historię z Chevroletem. To FSO? Chyba jakoś w jednej firmie i w drugiej świadczy o wszystkim, nie? No tak, dobra. Nie no, oczywiście się nabijamy, tak? Jedziemy obejrzeć Chevroleta Corvette C3, z którego to będzie roku samochód? 76. 76. Czyli już taki schyłkowy, powiedzmy. Schyłkowy, jeszcze w tym ładnym kształcie. Okres. Niewyplastikowany taki. To znaczy inaczej, bez tej dużej tylnej szyby. Mi osobiście się bardziej podoba ten starszy model z tą płaską, małą szybą z tyłu. Ale zderzaki już będzie miał normalnie plastikowe, nie? Bo to już jest po takim liftingu, że on nie ma tych kłów takich fajnych. W 74 zdaje się roku pojawiły się już plastikowe zderzaki, zniknęły te metalowe takie ładne. A szkoda właśnie. A szkoda, bo to naprawdę bardzo ładnie wyglądało. Ale to też taka ciekawostka, bo do porównania mam auto z 74 roku i zderzaki też już są inne na przestrzeni 2 lat. No dobrze, to wiesz co, bo może wszystkich Państwa, którzy oglądacie, my tu o Chevrolecie C3, a jedziemy Mercedesem kombi w dieslu, no musimy dojechać, trzymajmy się Piotrek, do tak. A Państwa przepraszamy, już zaraz będziemy przy Chevrolecie. No jeszcze tylko jedno małe wtrącenie, bo w sumie jest to ważne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jedziemy Mercedesem, który ma, słuchajcie, 412 tysięcy kilometrów przebiegu. Prawdopodobnie jest to ten jego przebieg. No można powiedzieć, że tak, że na 100% jest to jego przebieg. Piotrek, ten samochód jedzie normalnie, przyspiesza. Przyspiesza, nie sprawia nic mu nie dolega. Problemów. No właśnie, jestem świadomy tego przebiegu, nie oszukuję się, że auto, które ma aktualnie lat 13, będzie miał 198 tysięcy przebiegu. Ale on taki przebieg, bo te przebiegi się cofają. Pamiętasz, ile jest z Niemiec do Polski? Tak. Minus 150 tysięcy. Minus 150 tysięcy, oczywiście. Musisz przejechać tą trasę. I Włoch akurat przyjechał w 2009 roku, jako 2-letni do Polski. Aha. I był 10 lat w rękach jednego właściciela. W zeszłym roku kupiłem ten samochód i naprawdę nie narzekam. Chciałem trochę bogatszą wersję, aczkolwiek no tutaj
cena też zrobiła swoje, bo udało mi się dobrze znegocjować, ale świetnie. Też i rocznik, i po prostu zapas, to znaczy zapas, no. Stos faktur, bo auto było do 2019 roku serwisowane w autoryzowanym serwisie. Dziękuję bardzo, jesteś wygranym, no. Ale wszystko robię przy nim na przykład sam. No dobra, ze skrzynią biegów tam, jak miałem wymieniać filtry, sterownik tak profilaktycznie, bo tam przy takich przebiegach powinno się wymienić, no to poprosiłem już mojego kolegę, który specjalizuje się w automatach, bo ja nigdy automatów nie rozbierałem. No dużo tam jest kółeczek różnych, no. Tak, pewnie bym sobie poradził, aczkolwiek no skrzyń biegów osobiście zawsze się bałem. Rozłożyć potrafię, ale złożyć no to już tak... No w automacie, w automacie jakby trochę części zostało przy spadaniu, to mogło to być smutnawo. Słabo. To by było słabo. No dobra, kończymy, jedziemy oglądać Chevroleta. No i jedziemy już, proszę Państwa. Corvette C3 z rocznika 76. Wnętrze mamy tutaj czekoladowe, tak jak widzicie. Nie widzieliście jeszcze lakieru, ale zaraz zobaczycie. Już Wam mogę powiedzieć, że spójne jest tutaj z, no choćby z tym tunelem. Takiego stanu możecie spodziewać się lakieru, zaraz Wam wszystko pokażemy. Ogólnie bardzo mi się podoba ten stan, powiem Ci. Do niej to bardzo pasuje. Auto ma takie ślady walki. To jest fajne, no. Nie jest takim wyłuskanym egzemplarzem, nie jest ideałem. Nie, ale już ale są jakieś właśnie... kupy, tak. Ma wszystkie detale, bo to jest też istotne, że wszystkie detale ona ma, nie? Ma dobra, wszystkie detale, ma jakieś... Tego no, nie no mogę niestety, przeżyć. Niestety, ale to amerykański patent jest. To powinno wylecieć, tutaj jeszcze widzicie, są resztki po resztki, tak, po tych potencjometrach, które tam powinny być. No wszystko fajnie i wbrew pozorom to co słyszycie, co tak trzeszczy, to nie tutaj z przodu deska, tylko coś tutaj z tyłu. Ale taki jest urok tych samochodów i tego się nie przeskoczy. Z tym można walczyć, ale i tak się nie wygra na pewno. Nie wiem, czy... never ending story. No, ja w ogóle muszę krzyczeć, żeby mieć pewność, że ty mnie słyszysz. No mamy tutaj przelotowy wydech, więc no warunki są dosyć spartańskie. Ale można się przyzwyczaić. No, typowa po prostu amerykańska hamuwa, tak bym to nazwał. I tak dokładnie. Właśnie to ma być. No, tak samochód ze Stanów przyjechał i nie było tutaj nic zmieniane z wydechem. No właśnie. Fajne klamki widzicie. Takie wciskane. Zaraz Wam pokażemy, jak się to otwiera. Dynda sobie breloczek, pewnie z takim przyjechała. Tak jest. A tak oczami kierowcy, proszę Państwa, wygląda to. Najlepsza, najciekawsza część korwety, czyli przód. No razem z tyłem, bo tył też jest zarobisty. No i bok też jest zajebisty. Ogólnie bryła ogólnie, tego dobra, jest genialna. Pieprze głupoty, cała jest zajebista. No. Naprawdę. Tylko właśnie poziom techniczny psuje wszystko. No, czy na pewno techniczny, czy bardziej chodzi o spasowanie i... Pasowanie i wykonanie no. Ogólnie. Tylko mówię, no to jest samochód, który jest kojarzony głównie ze zdjęć, z filmów tak, amerykańskich, no. Tak? I człowiek jak tak wsiada... No na początku jest to taka podnieta, jak ja to mówię, i w pewnym momencie włącza się takie delikatne rozczarowanie, bo tak. Człowiek mógłby sobie jak to myśleć... możliwe? Corvette? No prawie tak. Ferrari, tak? Wszyscy myślą, niektórzy dokładnie. Mylą nawet. Dokładnie, przecież Don Johnson w tym, w Miami Vice tak. Nie zasuwał Daytoną. To była C3 z budą a la Daytona. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Super jest ten kolor. No jest właśnie inny, bo w tej co Maciej miał w tej srebrnej z 74 roku, tam było takie piękne srebrne wnętrze. Piękne tak? Srebrne? A to widzisz, tak, mi się podoba to jeszcze, brązowe. Jeszcze była kierownica starego typu, to się fajnie wszystko komponowało. A przy okazji, no właśnie, nie powiedzieliśmy, że jedziemy cudzym autem, po tak, prostu sobie je podpieprzyliśmy z parkingu. To jest samochód Macieja. Maciek, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak jest. To jest samochód Macieja, no Maciej planuje się rozstać z tym samochodem. W sensie jest na sprzedaż ten samochód? Jest na sprzedaż ten samochód.
jest jakiś pomysł na coś innego, coś ciekawego. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów. Okej. Okay. Pewnie, no skoro już jest Corvette, to pewnie macie kupić coś równie głupiego albo jeszcze głupszego. Bo to wśród amerykańskich samochodów to nie problem znaleźć. Nie jest powiedziane koniecznie, że to musi być Ameryka. Aha. Ma być coś głupiego. Okej, okay. No dobra. Ma być coś głupiego. Ostatnio są modne u nas challenge na głupie samochody. Zaczęło się od Radka, że kupił Dacię. Kolega go przebił. A ta Dacia to jeszcze to już jeździ? Doprowadziłem ją do tego stanu, że ona się... że ona samodzielnie, tak, odpala. No. Ale tam jest kupa rzeczy do roboty. Zacząłem robić hamulce. Zostały zrobione zaciski. Pompa hamulcowa się zesrała. I tak ciągle coś. Tam jest rzeźnia. Nienawidzę tego auta. No cóż. Naprawdę. Nienawidzę go. Nienawidzą to nas też widzowie, myślę, bo w filmie o Chevrolecie Corvette C3. Najpierw o Mercedesie, teraz o Daci. Ciekawe, co będzie następne. Przyspieszamy, proszę Państwa. Wrażenia świetne, ale jak sobie pomyślę, jak to się trzyma drogi i jak łatwo jest taki samochód wypierdzielić z asfaltu, to aż się boję, wiesz, jak tak jedziemy. Spokojnie, ja ci powiem, że jakbym nie znał tego samochodu, to bym nie cisnął. Rozumiem. Teraz jedziemy sobie gładziutko, stówką, jest okej. Mamy bursztynek. Patrzcie, właśnie, jaka piękna sceneria, tutaj mamy stadion. I zaraz wjedziemy w tunel, czy nie? Nie. Nie. Do tunelu nie wjedziemy. Chociaż tunel pod Martwą Wisłą. Wrażenia akustyczne. Właśnie. Ale chociaż wrażenia to tak czy siak są akustyczne tutaj cały czas. Nie da się ich ukryć i nie będę się nawet starał wycinać, zwłaszcza, że nie umiem. Więc takie wszystko wrażenia, jak słyszycie, czasie. To tak to po prostu tutaj było. W sensie jest w tym momencie. Tu jest prawdziwy męski samochód. Jedna, do czego trzeba w takim aucie się przyzwyczaić, to długość maski. Tak, bo to co widzicie... Człowiekowi wydaje się, że... że ona się kończy jeszcze przy kawałek, tak. A tak naprawdę już jest w ścianie. Bo tam jeszcze przed światłami wystaje dziobek, tak w ogóle. Tak, który jest taki dosyć szpiczasty. A my tutaj widzę, jedziemy, proszę Państwa, na cudowną, widokową miejscówkę, stocznię remontową. Zdaje się, że prężnie działającą. Prężnie działającą. Tutaj ja uwielbiam wieczorami w ogóle przyjeżdżać, bo pracownicy tutaj pracują na tym terenie 24 na dobę. No. Czasami można zobaczyć na nabrzeżu, które zaraz zobaczymy, jak tam coś stoczniowcy szlifują, spawają i tak dalej. Widać, że coś tam się dzieje, że to nie umarło. Fajnie. Tak jak Stocznia Gdańska to jest naprawdę wspomnienie, tak tutaj coś się dzieje. No nasza miejscówka niestety zajęta, to znaczy twoja miejscówka. Ja zawsze myślałem, że tam na ten podest można sobie wjechać zawsze było zajęte. Raz zostałem stamtąd przegoniony, nie chcę tam nikomu robić problemów. Wiadomo. Ale tutaj widzę, jest jeszcze jedna taka wysepka, to może tutaj się idealnie, dobrze. Zatrzymamy. Panie, nie było bezsensownego gazowania, obracania panewek i w ogóle. Nie, no to jest samochód, którym uważam, że powinno się wolno jeździć. Bulwarówka, chcesz powiedzieć? Słucham? Bulwarówka? No trochę. Jak ja jadę tym samochodem 60 na godzinę, cały świat też zwalnia, wszyscy patrzą. No w sumie tak. W sumie w tym masz rację, dobra. No dobra, panie Piotrze, to co? Przyjrzyjmy się jej. Zapraszam. Z bliska. Z bliska, tak jak już Wam wspomniałem, tutaj macie spójność z wnętrzem.
tak wygląda poszycie, zobaczcie, korwety. Jeśli by ktoś z Was nie wiedział jeszcze, choć nie sądzę... Korweta to... jest z laminatu, tak no właśnie. Na to nie jest blacha. To, co to tutaj... nie jest pękający szpachel, o tak weź pan, panie, zapukaj na dowód. Widzicie? To jest jakutka. No. Jakutka, no dlatego tutaj jesteśmy w stoczni, tak? No tak, no. Szukamy, tak się... szukamy głupiego, który wyremontuje. Nie, no, tak się złożyło. Się śmieję. To są akurat pod tym względem wdzięczne materiały, że nie korodują. Tu mamy tankowanie. Tak. Piękna klapka. Co jest pod spodem? Możesz jest podnieść? Wlew paliwa, ale prawdzi... tu już jest w tym roczniku. Tu już mamy plastik? Już mamy plastikowy korek. Podejrzewam, że akurat jest uniwersalny, ale w 74 roczniku jeszcze był wielki wlew jak w ciężarówce. To już mamy taki, no... mało męski, z klapeczką. Ciaśniejszy. Ciaśniejszy, no. To nie wiem, czy mało męski, chociaż dobra, nic nie mówię, bo w złym kierunku to idzie. No, nie no, jaja muszą być, no kurczę. No są, bo pieprzy się na żywca przecież, nie, my się nie przygotowywaliśmy. Dokładnie. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Te paseczki tutaj, one wyglądają... No, one jakby wyglądają już miały, ręcznie malowane. Tak, jakby już miały sporo lat. Ogólnie auto w ogóle wygląda, jakby dawno nie przechodziło renowacji, albo w ogóle nie przechodziło renowacji. Tego, czy tam jakieś drobne może kawałkami, z nie? Z tego, co zdążyłem zauważyć, to jest ogólnie drugi lakier na tym samochodzie, bo tam, gdzie widać jakieś odpryski, przebija się piękny biały kolor. Może dlatego jest to, takie, jest to takie spękane, tak? No. Może dlatego. Tylko pytanie też, co było powodem tego, że auto było polakierowane. Ja myślę, że może nuda po prostu i no. Niepotrzebnie, wiesz, wtedy się nie lubiło patyny może. Tak, ja myślę, że miał się po prostu... świecić, no to cyk, tak. Malujemy. Chciał zaszaleć i ja myślę, że to, że lakier ma taką skórę węża, bo to tak trzeba nazwać, to bardzo jest mi się efekt, to podoba. Efekt tego, że zaczęła ta farba, ten lakier zaczął pracować, reagować. No. Zaczął reagować z tym, co było oryginalnie. Hmm. Powiem Ci, że żal by mi było to ruszać, naprawdę, mi się to bardzo podoba i żeby coś takiego wyhodować na aucie, to trzeba by czekać kolejne 30 lat, podejrzewam. Ale przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszej chemii no. Mogłoby być trudniej, bo teraz a chemia no właśnie, jest tak, bo jest lepsza. Tak. Jest szeroka gama wszelkich produktów i specyfików, że... Spójrzcie, wszędzie przyjemnie spękane. Zobacz, ile jest pięknych takich korwet zrobionych. Większość, no. Większość, tak, i no, one się świecą, tak. Świecą, są no. Idealne, zero spękań. Tak. Tylko powiem Ci, że ja wolę to. Taką. Zdecydowanie wolę ja tak taką. Ja tak samo. Ona nosi ślady walki. Znaczy ślady to jest taki, walki. Dobra, ten samochód nie jest był taki... nigdy uderzony ten samochód, to nie o to chodzi, ale widać, a to jest huligan. Ten samochód ma... To jest taki huligan, więc tak. Jemu to jak najbardziej pasuje. Tak. To jest samochód bezsensowny, głupi, nie auto bójmy się tak powiedzieć. Taką. Widać na nim tą historię po prostu, tak. Że ono swoje już przeżyło, tak? I jeszcze ma zamiar żyć, bo jeździ. Ale było stworzone do pałowania. Do... No to zabawka jest. No. To jest zabawka. To nie jest super sportowy samochód tak na, jak na Mustang, tor. Mustang w Stanach jest takim samochodem, nie chcę uderzać, broń Boże, w miłośników Mustanga. Ale, no. Ale no, trochę im pojedźmy, no. Nie chcę nikomu jechać, ale no tak się mówi, że Mustang w Stanach to tak jak u nas jest A36. No, albo tak, no. No. To jest auto po prostu do zabawy dla małolatów. I tak samo kurwa to jest chevroletowską odpowiedzią na Mustanga. No. No jest równie kultowym samochodem. Tak, zastanawiam się, Piotrek, czy można o korwecie, szczególnie o tej, powiedzieć, że jest to taki, jeśli chodzi no, o samochody sportowe, no to z czym Ci się kojarzą samochody sportowe? Pierwsza myśl, Ferrari, Porsche, korweta. Korweta? Kurczę, wiesz co, przez to, że mam doświadczenie z tym samochodem, no. Trochę zmieniłem podejście. Bo Ty mówisz o jej właściwościach takich tak, dla jezdy, mnie to nie tak? Jest samochód sportowy. No. Dla chociaż mnie to synonimem jest chyba... auta sportowego jest jakieś japońskie, coś szybkiego, albo faktycznie Ferrari, Lambo, tak? No dobrze, to jeśli to nie jest samochodem sportowym amerykańskim, to co jest? Nic. No bo nic. To jest w sumie, no, powiedzmy, najbardziej zbliżony do sportowego. Do spalania benzyny i robienia hałasu. No. I korweta świetnie się do tego nadaje. Dokładnie. Tutaj mamy mały silniczek 5.7. Small block. Tak jest. Po prostu. 190 koni. 190 koni, właśnie. To brzmi po prostu wręcz no, żałośnie, tak? Przy sportowym samochodzie. Przy samochodach to robi wrażenie, aczkolwiek przy tej pojemności, no to jest nic. 5.7, 190 koni. No, tak o. Słaba średnia, nie? Tak o. Ale sprawia frajdę, robi hałas. Jakoś Piotrek. Się odpycha. Jakoś się odpycha, tak. Piotrek, no ja tu muszę jeszcze nawiązać do tego nadwozia, bo ono w tej swojej obdziubaności jest po prostu
przecudowne. Naprawdę, ja się nie spodziewałem. Ono na zdjęciach, wygląda niestety lepiej. W sensie bardziej się świeci. Ale wiesz co, powiem Ci tak, jeśli chodzi o zdjęcia samochodów... Mercedes... Ja powiedziałem niestety, Piotrek, bo wiesz, jak się podchodzi no. na żywo, no to ja nie mogę przestać, wiesz, cieszyć oczu właśnie tym stanem takim tak. tej patynki prawdziwej. Tak, ale to jest też magia aparatów cyfrowych. To wszystko jest zawsze wygładzone i tak dalej, bez żadnej obróbki. Aparat no. sam ulepsza stan rzeczywisty. Ale wiesz co, ja jeszcze pociągnę ten temat. Dla mnie by to było mylące, gdybym szukał takiej korwet, to ja po zdjęciach spodziewałbym się auta wycackanego. W cudownym stanie, tak. I powiem Ci szczerze, że miałbym wtedy wątpliwości, dobra, no przyprowadzili, połatali ją, posklejali i ją wymalowali, tak? No. Więc cholera wie, co tam jest pod spodem. A tutaj, oprócz tego, że mnie się to bardzo podoba, to widzicie, co tutaj jest. To jest bardzo fajna baza, żeby zrobić z tego cacuszko. Ja bym tu robił tylko mechanikę, panie. Ja szczerze mówiąc, no tutaj mechanikę też podciągałem. A właśnie, bo ty się tym samochodem zajmujesz. Tak, opiekuję się Maćka samochodem. Jesteś opiekunem, wspomnieliśmy o tym tak już nawet przy... Jeśli chodzi o właśnie zagadnienia tutaj techniczne i tak dalej, no... tak, przede wszystkim co zrobiłem, no to układ kierowniczy, wspomaganie. Mhm. Bo samochód po prostu sikał olejem od wspomagania na każdą stronę. Okay. Skończyło się na nowym rozdzielaczu, bo nikt nie chciał podjąć się regeneracji. Nowy siłownik skrętu. Wszystko działa, jest szczelne, ładne, suchutkie. Jest nowa miska olejowa, bo uwaga, stara skorodowała do tego stopnia, że ciekła. O kurde. Po boku ona ciekła. Mhm. Więc została kupiona nowa miska. Części można, jak dobrze wiesz, bez problemu dostać. Tak, no. Chwilę trwało, zanim części przyszły, ale sukcesywnie, wiesz, małymi kroczkami do przodu. Coś tutaj było robione, co wymagało natychmiastowej interwencji. Mhm. No to też nie chodzi o to, żeby samochód był meblem. Samochód, jak sama nazwa nie jest, mówi, to... no, ma jeździć. Jeździć, tak? Ma jeździć. Jechaliśmy nim. Nie jest meblem. Zdecydowanie nie jest. Wiadomo, nie jest też doskonały, tak? No bo tu... Słuchaj, jakby się chciało wszystko naraz zrobić, to by wypadało zdjąć nadwozie z ramy i wszystko zrobić od nowa. Mhm. I to jest zabawa na 2-3 lata, no, jak nie dłużej. Jeśli się człowiek wszystko tak, zależy od, spręży. Od funduszy i samozaparcia, bo też zapał w międzyczasie potrafi wygasać. Uciec, no, uciec, no. Tak jest. Nawet te wkręty mnie tutaj nie rażą, bo przy całości naprawdę to nie ma to żadnego znaczenia. To jeszcze było robione w Stanach. To było jeszcze robione w Stanach, więc tam cytryn i gumiak mają swoich krewnych na pewno i to wielu. Wiesz co, tutaj najechałem z drugiej strony, Piotrek, chodźmy na zamek. Tak. Opowiedz proszę o tym zamku, bo... Zamek, panie kolego, ten tutaj to jest włącznik alarmu. No, logiczne. Przekręcasz kluczyk, załącza się alarm, jak otworzysz drzwi, auto zacznie trąbić i tak dalej. A tu mamy wyłącznik syreny. Mamy fajny, ładny emblemat. No, piękne już to nawet zrobiłem, tak, zbliżenie. A pod spodem, to było dawno nieużywane, nie chcę popsuć. Mamy klasyczny wyłącznik syreny. Kluczyk oczywiście do tego jest. Nigdy tego nie uruchamiałem, bo... Szczerze mówiąc, mam takie szczęście do elektryki, że jak coś ruszę, to potem coś może przestać działać albo działać za bardzo, więc działać za bardzo, to jest bardzo precyzyjne stwierdzenie. Piotrek, otwórzmy wnętrze, drzwi, żeby zobaczyć wnętrze. Zobaczcie, jak działa klamka. Tę klamkę się wciska. Wciskamy tutaj ładnie na dół. I dopiero wygląda wtedy... jak popielniczka. Tak, odskakuje. Tutaj nawet mamy oryginalne jeszcze naklejki z wyposażeniem. No właśnie, kurczę, Piotrek, żal byłoby ją naprawdę ja pomalować. Dopiero to zauważyłem. Dopiero ostatnio zauważyłem te naklejki, bo tak nigdy nie zwracałem uwagi na to. To poczekaj, bo mnie już jakieś głupie myśli przeszły przez głowę. Rozstrzał cenowy Corvette C3, z tego co się orientuję, jest po prostu straszny. Jest kosmiczny. Od 20-30 po 150, 200, 300 i... Po 2,5 stówy, no. No. Ale to tam już trochę jest koncert życzeń według mnie z takimi cenami, aczkolwiek nie neguję tego, że ktoś kupę pieniędzy wsadził, nie? A ten egzemplarz? Ten egzemplarz ma cenę wyjściową 49 tysięcy. Poważnie? Poważnie. Za taki fajny, oryginalny... Tak.
49 i przede wszystkim jeżdżący, dobrze jeżdżący. Jeżdżący, który jest fajną bazą, który ma zdrową ramę, niepołamane nadwozie. I ma te wszystkie, zobaczcie, smaczki typu naklejki, tego nikt tutaj nie zdzierał, nie malował, nie kombinował. Nadwozie ze spękanym fajowym lakierem, tak, z paseczkami. Z taką swoją patyną. Tak. No niesamowite, że za 5 dych można mieć takie auto. Dobra, przyznam się do jednego, co zakładałem nowe tutaj, jeśli chodzi o drzwi. Słuchamy, Piotrek. Wszelkie tutaj uszczelki, bo one były utlenione. One są takie piankowe, to są nowe uszczelki. Tutaj na połówkach dachów tak samo, na drzwiach też jest z jednej, z drugiej strony nowa uszczelka, bo chodziło o to, żeby w aucie po pierwsze nie świszczało, a żeby wilgoć się nie dostawała, chociaż auto stoi w suchym, ale no czasami gdzieś zostanie na zewnątrz, jakiś deszcz popada. No tak, a że jest to korweta, to jest taka podstawa. No, precyzja jej spasowania jest, powiedzmy, daleka od ideału, tak mówiąc delikatnie. Zgadza się. To warto o takie rzeczy też zadbać. Też było trochę tutaj ćwiczenia, żeby te uszczelki wszelkie dopasować, bo to jeszcze regulacja szyb była. Bo tutaj regulujemy kąt pochylenia szyby. Też trzeba było uważać na to, żeby przy zamykaniu szyba się nie zbiła. No właśnie. Widzisz, chciałoby się powiedzieć, Piotrek, ja tego próbuję tego nie powiedzieć, że jeszcze w tej cenie macie świeże uszczelki, wyregulowane drzwi, tak, i tak dalej. Nowy wyjdzie zaraz, że tu nowy podnośnik namawiamy na prawej siłę szyby, bo tu są szyby elektryczne. Zaznaczmy, że to jest auto z 76 roku. No w naszych realiach, tak, no to gdzie elektryczne szyby, gdzie klimatyzacja i automatyczna skrzynia. We Fiatach 7.6 no mało było egzemplarzy z szybami elektrycznymi. Obrotowe szybki, tak? Tak jest. Piotrek, ja sobie tutaj zaraz zasiądę. Jasne. Koniecznie bardzo. Muszę się poczuć tutaj jak... Pozycja jest no taka dosyć śmieszna w tym samochodzie. Pozycja jest dziwna, ale bardzo mi się podoba, bo tu leży się tak naprawdę. No jak w prawdziwym roadsterze. Tak. Tam jest bardzo, bardzo daleko. Masz wrażenie, leży że siedzisz na podłodze. No. Trzyma się tak jakby jak, no nie wiem do czego to porównać, jak wolant w jakimś samolocie, tą kierownicę. Jak w gokarcie. Jak w gokarcie, no, nogi do przodu bardzo są tak, no. Rzeczywiście. O, widzisz, znalazłem coś. No, co znalazłeś ciekawe? Znalazłem tutaj taśmę. Ale zobacz, jednak coś pod jest. Kolor. Tak. Jest power tape, ale jest pod to kolor. Jest szara taśma w kolorze brązowym. Tak. Czyli jednak tak, ma jakiś defekt. Ma defekty, oczywiście. No tapicerka, nie oszukujmy się, jest do zrobienia w tym samochodzie. Nie jest Piotrek, nie, ale to absolutnie. To jest tak jak z tym lakierem. To trzeba zostawić, to bo to będzie inaczej będzie odstawało, nie? Tak, zależy też co kto lubi. No to jest czy to taka... jest tapicerka do zmiany według Państwa? Według mnie nie. To jest właśnie to, co mówię. Zależy co kto lubi, bo jeśli ktoś by chciał ideał z tego zrobić, no to wiadomo, to wymaga funduszy pracy, ale baza wyjściowa uważam, że za te pieniążki, tak, patrząc na to, co się na rynku dzieje, jest doskonała. Poza tym, no Piotrek, za 49 tysięcy kupujesz samochód, który jeździ. Tak. Wygląda cudownie, bo jest spatynowany, tak, przynajmniej mnie się to podoba. Chcesz sobie poprawić humor, wsiadasz, tak, i jedziesz. A i jak... już masz banana na twarzy. Nie? A jak ci zbywa ileś tam setek czy tysięcy, to sobie robisz. Jak nie zrobisz, to i tak będziesz jeździł i tak będzie fajnie. I to jest super. I możesz sobie powolutku, sukcesywnie coś tam dłubać. No, nie? To jest ekstra. I to jest właśnie fajny taki, uważam, stan wyjściowy, bo... Na różne sposoby można to rozwinąć, tak? Można zrobić remont kapitalny, a można się cieszyć z tego, co jest. No. I sukcesywnie sobie. I auto nadal jeździ. Tak. Nie, że jak nie remontujesz, to stoi, tak, i jest niejezdne. W każdym momencie wsiadasz, odpalasz i jedziesz. Idealnie. Jest nowy akumulator, który, że tak powiem, też nie sprawia problemów. Bo auto jak przyszło ze Stanów, to no, były problemy z akumulatorem. Został wsadzony nowy akumulator. Śmiga, stoi auto czasami miesiąc, bo wiadomo, nie ma czasu na jeżdżenie. Zapinasz klemę, odpalasz i jedziesz. Dobra, panie, już nie cukrujmy, bo wyjdzie, że tu, wiesz, zachęcamy jak porąbani nie, normalnie. Ja powiem szczerze, ja strasznie lubię ten samochód. No nie jest moją własnością, tak? Powiedzmy, ten samochód jest moim takim podopiecznym. Mhm. Ale no ja nie lubię owijać w bawełnę, mówię jak jest. Przystępujemy, proszę Państwa, do procesu odpalenia Chevroleta C3, Chevroleta Corvette C3. Corvette C3. Wow, to się dzieje naprawdę. To się dzieje. Jezus Maria. Podaję.
czy nie? Jest do negocjacji, jak najbardziej. O! Jest do rozsądnej negocjacji. Otworzyliśmy, proszę Państwa, maskę, żeby pokazać Wam, jak wygląda Chevrolet Corvette C3 pod maską. Tutaj oczywiście ta wygłuszenie. Wygłuszonko, tak. Stare, tak. Też, no, no powiedzmy, korespondujące dobrze z całością. Tak. Tak to nazwijmy. Gaźnik. Holej. To jest nowy gaźnik. No właśnie, widać. On ma przebiegu około 100 km aktualnie. Hmm. Ty żeś go, panie, regulował? Nie. Tym zajmował się mój kolega, który pracował w warsztacie specjalizującym się w amerykańskich samochodach. Pomógł w ogóle nam sporządzić listę zakupów, co trzeba jeszcze do tego gaźnika dokupić, bo tutaj z poprzednim gaźnikiem były jakieś małe problemy z regulacją, nie można było powiedzmy ustawić tego tak, żeby to w miarę zadowalało, więc stwierdziliśmy, no zamiast się bawić, no jasne, kupimy nówkę, jest bardziej prosty ten gaźnik, bardziej niezawodny, chwalony przez innych, zostało to założone. Okej. Okay. Dobra, panie, to zamknijmy, bo otwarta maska trochę tu burzy linię tego samochodu. Zamknięte? Nie. Trzeba... A, bo ja tu wcisnąłem z powrotem, no chyba, i dlatego się nie chcę domknąć. Dobra. Jeszcze, proszę państwa, rzut oka na koła. Zobaczcie, sportowy samochód, jakie ma koła. Wielkie balony. Tak, wielkie balony, donaty takie. Tak. Amerykańskie. I co? I tak ma być, i tak jest fajnie. Tak ma być, tak jest fajnie. I tak jest lepiej, niż gdyby miała mieć jakieś tam plastry na dużych felgach. No nie, tak, no jest to by była przeginka, to by było zakłócenie linii w ogóle. No właśnie. Oponki są bardzo ładne. Bieżnik nie sugeruje tutaj specjalnie dobrej trakcji, ale w Chevrolecie Corvette na cholerę komu no dobra to ma być trakcja. Frajda, nie trakcja. No właśnie, jakby była za dobra, no to... Zamiast trakcji ma być atrakcja, no. O właśnie, cały sens byłby po prostu zatracony, gdyby ten samochód się za bardzo kleił do asfaltu, bo jak sami tutaj przed chwilą stwierdziliśmy, to jest samochód stworzony do takiego dziczenia po mieście bardziej. Tak, tak. Niż rzeczywiście konkurowania z najlepszymi sportowymi samochodami. Tutaj bardziej hałasu porobić, porzucać się ludziom w oczy, no. Tak. Sprawić innym uśmiech na buziach, tak. Nieraz mi się zdarza, że ludzie gdzieś podczas jazdy wyciągają telefon, robią zdjęcia, a w ogóle na drogę nie patrzą. No właśnie. To jest trochę niebezpieczne pod jednym względem, nie? Niebezpieczne sytuacje. Bagażnik tutaj mamy, gdybyście Państwo chcieli sobie jechać do Zakopanego. Tak. Na Nowotarską najlepiej. Dokładnie. Na wakacje. Nie mamy, Piotrek, tutaj żadnej klapy bagażnika, bo no, nie ma. Jeśli chce się coś schować w tym samochodzie, to za fotelami. Tak, trzeba pakować. Schowek. Trzeba sobie wsiąść najlepiej albo odchylić fotel i dopiero wtedy pakować. To chyba jest zrobione po to, żeby przy hamowaniu, żeby ci mogło coś w łeb przypierdzielić, nie? To znaczy, to nie miał być praktyczny samochód. Jedyne co można było właśnie, to schować, to połówki dachów. Bo mamy tutaj targę. Bo tutaj mamy właśnie. Jeszcze mamy, proszę państwa, to jest targa. Jest to targa i powiem ci, że wbrew pozorom... Ten bagażnik ogólnie też jest do tego dachu przystosowany, głównie. Żeby to tutaj przymocować. Tak. Powiem ci, co zaobserwowałem podczas jazdy, ten dach aż tak nie hałasuje. No nie hałasuje, regulowałem go. Wiesz, miałem C4, mówiłem ci po drodze i ona mniej trzeszczała dopiero wtedy, jak zdejmowałem ten dach. Bo jak dach był przykręcony, no to on szarpał tym nadwoziem, to wszystko było takie wiotkie, trzeba powiedzieć, niestety. A tutaj, o dziwo, ten samochód się tak jakby trzymał kupy, bardziej niż ta moja C4, nowsza dużo, prawda? Która powinna być bardziej dopracowana. Która właśnie, powinna C4. Być bardziej dopracowana. Tylko faktem, no mówię, no tutaj też z regulacją dachu trochę czasu gdzieś spędziłem, jak wymieniałem te uszczelki, bo nowe uszczelki były, wiadomo, grubsze, to wszystko ciężej pasowało, więc trzeba było to w miarę poustawiać. A jak z ich jakością, tych uszczelek, one w sensie pasowały, przynajmniej... Pasowały długościami, idealnie, tak? Długościami pasowały. Otwory na kołeczki, bo uszczelki są na kołeczki przypinane. Mm-hmm. Były idealnie wykonane, a produkt, uwaga, chiński. Dziękuję. Może dlatego. Kupione w Stanach, ale produkt chiński. Nie? Także no, narzekać nie można. Jak sam słyszałeś, nic nie świszczy. No właśnie, o dziwo tylko z tyłu ta szyba jakoś, nie? Coś tam... Szyba, ona w taki rezonans jakiś wchodzi, ale bardziej wydaje mi się, że to są plastiki, które okalają szybę. One fabrycznie są na wkręty. Ale nie łudźcie się Państwo, korweta musi trzeszczeć.
To jest, no, no tego to jest się nie pozbędziecie, to tak. To jest konstrukcja ramowa, jest nałożona laminatowa buda na stalową ramę. Tutaj też no, wydech jeszcze jest na sztywno do ramy przymocowany, co uważam, że no, nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ale... No bo telepie, nie? Całością dodatkowo. Wibracje straszne tak. przechodzą, nie? I stąd też takie wrażenia akustyczne, że jakiś plastik wchodzi w rezonans i tak dalej, no bo to jest luźno pasowane. To nie jest tak jak we współcześniejszych autach, tak? Gdzie jest wszystko kołkowane, pod kołkami są jeszcze uszczeleczki piękne, tak. żeby nic nie wchodziło w rezonans właśnie. To palimy potwora, panie, nie? Tak jest. Ło. To co, dej mu może, nie? Trochę. Thank you.
nawet się nie staraj. Nikt cię nie usłyszy. Co żeś tam pan zaczął mówić? Tak się śmieję, że samochód oczywiście nie słucha się właściciela, tylko mnie. Nie, to tak Maciek się tak nabija, bo Maciek technicznie w ogóle mówi, że podejścia nie ma, ja przynajmniej właśnie tak jak w przypadku pejzerowego Fiata. Wiem jak podejść i wiem jak rozmawiać z tym samochodem. Gdzie popieścić? Tak jest. O, tu jaki nas Polonez mija. Jakiś zmodyfikowany, postarzony chyba. No, trochę. Gdzie jedziemy teraz, panie? Jedziemy do Nowego Portu. Patrz, ludzie nas puszczają. No właśnie, to jest naturalna reakcja, nie? Tak, że cię wpuszczają. Wszyscy. To jest fantastyczne. Jedziemy do Nowego Portu na kanał portowy vis-a-vis twierdzy Wisłoujście. Ten prom to już tam nie pływa, nie? Nie, odkąd został otwarty tunel, to prom został zlikwidowany. Szkoda, bo to taki był stary, fajny bajerek. To była fajna atrakcja. Ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, to no to była super frajda, że gdzieś jak z rodzicami się jechało na spacer na Westerplatte. No, obowiązkowy punkt. To obowiązkowy punkt, no to właśnie był prom, nie? No. Przepłynięcie promem. Wjedziemy na drogę słabej jakości i wbrew pozorom, powiem ci, ona naprawdę mniej trzeszczy niż moja C4. Musi być ten samochód naprawdę jeszcze nadal zwarty. Powiem ci tak, tutaj też jest plus tego, że z tyłu jest reser poprzeczny. Nie wiem, jak C4. Nie pamiętam, niestety. Tutaj jest reser poprzeczny na tylnej osi i są wahacze wzdłużne. Więc myślę, że zawieszenie oparte na reserze też dużo bardziej, powiedzmy, wytłumi. Tak czy siak, to jestem w szoku, że to się naprawdę tak trzyma kupę. I zauważ, że naprawdę nie trzeszczy. No właśnie mówię, to musi być egzemplarz po prostu niewytrzaskany jeszcze tak, no takimi różnymi tam przeciążeniami, nie? Ani wypadkami może. Tutaj wiadomo, że wypadałoby już wymienić też poduszki między nadwoziem a ramą. No bo ta guma ma ileś lat, no to myślę, że jeszcze lepiej by to się wszystko zachowywało. No i tutaj, proszę państwa, pływał sobie ten prom, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Już nie pływa, już niestety. Nie pływa. Są wspomnienia po promie. Jeszcze mi się kilka razy udało przepłynąć tym promem. Ja już nie pamiętam. Na szczęście. Myślę, że to był początek lat 2000, tak, płynąłem tym promem jako dziecko. No, tak, 2011 którymś tam, no. Właśnie tu, proszę państwa, z Piotrem Bartnickim stwierdziliśmy wspólnie, że to błoto na tym samochodzie to tylko dodaje uroku. Może też chodzi o ten egzemplarz przecież, nie? Bo no tak, ona nie jest taka taki konkursówka, tak? Egzemplarz, no to przed chwilą. Szkoda, nie? Tu, proszę państwa, z Piotrem Bartnickim stwierdziliśmy wspólnie, że to błoto na tym samochodzie to tylko dodaje uroku. Może też chodzi o ten egzemplarz przecież, nie? Bo no tak, ona nie jest taka taki konkursówka, tak? Egzemplarz, no to przed chwilą. Szkoda, kontynuujemy objazd Gdańska. Jedziemy dalej do starej przystani promowej.
Stara Przystań Promowa, czyli miejsce, w którym wspomniałeś, Borewicz co robił? Borewicz wskakiwał na prom, zdaje się, albo w każdym razie scena jakaś 07 z Głoś się była kręcona, jeszcze parę innych filmów. No właśnie, choćby Smażalne Story. Tak, na wprost tam widać prom Polfer jest. Stoi akurat. Wygląda jak budynek, ale to jest prom. Ale to prom, właśnie. Tylko że my tam nie idziemy, tylko skręcimy tu zaraz, nie? Skręcimy na starą przystań promową, bo teraz nowa przystań promowa jest po drugiej stronie. Na Westerplatte, tak jest. Bardziej tam bliżej. Dokładnie. No ale naprawdę, można się pomylić z daleka, że tam w tle jest budynek. Tak. A to jest prom. That's the prom. Nowa dostawa Nissanów chyba? Tak. Tutaj zawsze na bieżąco. Do wyboru, do koloru. Nissan taki, tutaj ten X-Trail jakiś, w cenie dwóch takich wetek, nie? No. Wybór należy do was, a tutaj... Kijanki jeszcze też są, widzę, Sportage. Kijanki, no właśnie. Jest tego tutaj nie dziesiątki, a setki. Kto wie, czy nie tysiące? Nawet może i tysiące. A przed nami terminal. Dawny terminal promowy Polferiesu. No i w tle oczywiście pomnik na Westerplatte, który już dostrzegliście, mam nadzieję. Budynek już niestety wygląda jak wygląda, ale widać ten klimat tego takiego, nie wiem, modernizmu. Tak. Możemy tam wjechać chyba nawet. Tak. O, ale pozastawiane. No zobaczymy. Tutaj przebudowa jest aktualnie. Ale tam jest bardzo ładny parking przy kapitanacie portu. Kapitanat portu też grał w pewnym filmie, który się nazywał Trójkąt Bermudzki. Aha, Łada 200. Tak. Granatowa. Granatowa szybko. 206, tak. Dokładnie. Jeszcze poobcujmy, proszę Państwa, z tym egzemplarzem. Drzwi, widzicie? Tak się otwiera i tak się zamykają. W ogóle jak to wszystko jest tutaj osadzone ładnie jeszcze. To jest unikat, jeśli chodzi o C3, nie odpadające drzwi. No. Pięknie się to zamyka, to trzeba przyznać. Faktycznie, bo tutaj był problem z opadaniem, co zresztą widać. Mhm. Szyba pięknie ocierała, ale zostały naprawione zawiasy. Bo te drzwi są ciężkie, no te zawiasy, wiadomo, zużywają się. Zapach, powiem Ci, jest typowy dla takiego, dla tak, no. Nie. Fajnie, że on się zachował jeszcze, nie, tak. Że to nie jest prześmierdnięte, przesiąknięte jakimś syfem. Mhm. Jeszcze jest tutaj ten fabryczny, fajny zapach. Jakby miał nową tapicerkę, to już by właśnie nie miał tego zapachu. No niestety, no. Coś za coś. No cudeńko. Ja tego nie pamiętam, bo mnie jeszcze na świecie nie było, ale mój ojciec pływał na jachcie, który się nazywał Blizzard. Mhm. Ale to jest na nagranie, czy mam się wyłączyć? Nie, to nie jest na nagranie. Dobra. Nie jest na nagranie. Foteczki zrobione, to co? Kończymy przejażdżkę. Ciebie na szczęście mamy parę kilometrów. No, niedaleko jest do garażu. No właśnie, całe szczęście. Chowamy samochód. Pokażmy, Panie, jeszcze światła tutaj z przodu, bo to był mały taki... Jest mały fakat. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. No, widzicie, gdzieś jest tutaj... Ona chce się podnosić, to jest najważniejsze, tak. Że ona wstaje. Pneumatyka tutaj działa, tylko coś się blokuje. O. Ja próbowałem tam zaglądać, ale... To można jej wybaczyć, to jest pierdoła. No dobra, Panie, to co? Ruszamy? Ruszamy. Łogiń z powrotem, nie? Tak jest, ciemno się robi. No to wsiadaj, Pan, i ja się zaraz dosiądę.
Wydział Owoców Cytrusowych? Wolny obszar celny, ponoć, ale ładniej to ująłeś.